Halo, dzień dobry. Witam Was w kolejnej części naszego challenge'u Skarbnica Słownictwa. Dzisiaj przejdziemy sobie do następnej lekcji. Będzie to lekcja z wyrażeniami. Jest ich nieco troszkę więcej, lecz nie ma już przykładowych zdań. Są to same wyrażenia do nauczenia się. Na początek zachęcam Was jeszcze do zostawienia łapki w górę, jak i subskrypcji, aby nie pominąć żadnego filmiku. I zachęcam Was do odwiedzenia poprzednich filmików z naszego challenge'u, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, jak i do pozostałych filmów, które pojawiły się już na kanale. Na początek przypomnimy sobie trzy ostatnie lekcje, a następnie przejdziemy do lekcji dzisiejszej. Lekcja 15 to słówka takie jak verschmutzen, co oznacza zanieczyszczać, umgehen, obchodzić się z, verursachen, spowodować i warnen, ostrzegać. Lekcja 16 to słówka takie jak die Abgase, spaliny, der Strom, prąd, der Niederschlag, opad atmosferyczny, die Industrie, przemysł i der Boden, podłoga. I trzecia z ostatnich trzech lekcji. Lekcja 17. Die Gastronomie, gastronomia, das Handwerk, rękodzieło, die Forschung, badania naukowe i der Handel, handel. I nasza dzisiejsza lekcja, tak jak już powiedziałam, są to zwroty proste do nauki, a więc pierwszy z nich to gute Arbeitsbedingungen, dobre warunki pracy. Drugie, eine Lohnerhöhung, podwyżka płac. Trzecie, die Kündigungsfrist, okres wypowiedzenia. Czwarte, die Urlaubsplanung, planowanie urlopu. Piąte, ein gesetzlicher Mindestlohn, ustawowa płaca minimalna. Szóste, unbezahlte Überstunden, niepłatne nadgodziny. I siódme, der Betriebsrat, rada zakładowa. I co jest ważne w dzisiejszej lekcji, to to, aby powtórzyć kilka razy na głos wymawianie słownictwa, ponieważ są to czasami dłuższe wyrazy, jak i pojawiają się tutaj umlauty. Umlauty to te dwie kropki, między innymi nad O, nad U. A więc polecam sobie zatrzymać filmik i powtórzyć dwa lub trzy razy każdy ze słówek. I następnie zapamiętać pisownie, jak i dla ćwiczenia można sobie ułożyć 2-3 zdania z wybranymi słówkami. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jak i subskrypcję. Zapraszam do poprzednich, jak i następnych, kolejnych filmików, które się pojawią. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się do następnego razu. Tschüss!